jesteśmy na szczycie Kasprowego Wierchu, czyli w samym centrum tej karuzeli narciarskiej, która działa w polskich górach. Ile razy ratownicy udzielają pomocy narciarzom w ciągu roku? Należy pamiętać, że TOP działa nie tylko w samych Tatrach, tutaj na Kasprowym w ciągu zimy, ale również na Podtaczu, w rejonie Kubałówki, w rejonie Bukowiny, Białki, gdzie też zdarza się sporo wypadków narciarskich i rocznie tych wypadków jest od 200 do 270, w zależności od warunków, jakie panują. Wypadki narciarskie to nie jest najtrudniejsza działalność TOP. O wiele bardziej skomplikowane są wypadki turystyczne, a przede wszystkim wypadki jaskiniowe i wypadki tatrzyńskie. Ile TOP przeprowadza wypraw w ciągu roku? Tych wieloosobowych wypraw ratunkowych, w których używa się sporej ilości sprzętu, uczestniczy dużo ratowników, no jest od 100 do 130, czyli sporo. No niestety muszę powiedzieć, że od 15 do 25 osób na zawsze zostaje w Tatrach. Lawinisko. W takim lawinisku zginął Mieczysław Karłowicz, wybitny kompozytor, świetny fotografik Tatr, narciarz i taternik. Był jednym z inicjatorów powołania pogotowia górskiego, nie dożył tej chwili. Na jego symbolicznym granitowym kamieniu jest łaciński napis Non omnis moriar, nie całkiem umrę, coś po mnie zostanie. I rzeczywiście, Topr realizuje ideę Mieczysława Karłowicza, ideę ratowania ludzi. Pierwszym naczelnikiem Topru został Mariusz Zaruski, żeglarz, późniejszy twórca polskiego jachtingu, pisarz, poeta, malarz, późniejszy generał. Mariusz Zaruski zaprojektował Topr jako organizację harmonijnie łączącą dwa ludzkie czynniki, miejscowych, górali, i przyjezdnych. I tak tu jest po dzień dzisiejszy. Ale w rok po powołaniu Topru tragedia. Latem 1910 roku odpada od ściany w czasie akcji ratunkowej Klimek Bachleda. Wielki już za życia człowiek gór. Wybitny przewodnik, znakomity ratownik. To był wstrząs dla Mariusza Zaruskiego, to był wstrząs dla miejscowych górali, to był wstrząs dla całej opinii publicznej. Okazało się bowiem, że od czasu do czasu ratownicy płacą najwyższą cenę za ratowanie innych. Centrala Topr, zgłoś się do Tomanowej. Centrala się zgłasza, słucham. Mieliśmy wypadek w jaskini wysokiej. Na samym dole w studni spadł mój kolega. Mocno się potłukł, nie może chodzić. Ma silne bóle przy oddychaniu, prawdopodobnie żebra połamane. O której wypadek się zdarzył? Około 4 rano. On jest w dobrej kondycji, czy trzeba lekarza? No jest przytomny, ale nie może chodzić. Jest zabezpieczony, wciągnąłem go na półkę. I macie jakąś łączność z nim? Nie, nie mam łączności. Zostań na górze. Zaczynam organizować grupę. To musimy nosze chyba przynieść, noszami też jechać, tak? To poliwo. Trzeba ją wrzucić, ten założymy tu. Wybierz!
Wolna. Plecy ręką może ruszyć? Dobra. Zrobimy ci paktę. Mam mnie jedną szyję na obie. Dobra, w porządku. Ręce na zewnątrz. Ręce na zewnątrz. Dobra, kasy. Musicie go przejąć już. Okej, jest.